Siema, Lotr z tej strony, nagrywamy nowy odcinek z patchnotkami z 9.16. Mam wersję już tekstową, więc mogę wam poczytać i powiedzieć wam, co się dzieje i jaka jest moja opinia na ten temat w nowym patchu. A zmian jest bardzo dużo, więc oczywiście nie chcecie mnie słuchać za długo, więc od razu przechodzimy do konkretów. Pierwszą nową zmianą jest wprowadzenie czterech postaci. Camille, Jace'a, V i Jinx. Wszystkie są z trade Hextech. Każda z nich jest odpowiedniego tieru. Camille pierwszego, Jace drugiego, Vi trzeciego, Jinx czwartego. Wszystkie są bardzo grywalnymi postaciami. Jinx jest naprawdę mega przegięta i jest, myślę, że na poziomie Dravena albo prawie na poziomie Dravena. Ale generalnie, co jest najpotężniejsze w tych nowych postaciach, jest ich trait, czyli Hextech. Hextech działa na tej zasadzie, że jedna z postaci na początku walki rzuca bombę w losową postać, która ma item po drugiej stronie planszy i wyłącza ten item na 8 sekund, ale także wyłącza itemy naokoło tego wybuchu bomby. Więc wszystkie itemy w tym obszarze zostają wyłączone na 8 sekund walki. Jeśli masz 4 hextechów, to jest to w obszarze 2 hexów, czyli jak ult Cho'Gatha praktycznie. Więc generalnie, dlaczego to jest przegięte? Bo wyłącza carrych. Niestety jest randomowe, więc nie da się tym sterować, nie da się tego za bardzo uniknąć. Może oczywiście starać się odplayować, rozszerzając swoją formację, nie mieć postaci obok siebie, żeby nie dostać czasem, wiecie, tym szrapnelem naokoło. Ale generalnie Hextech jako dwójka, czyli na przykład bierzesz sobie Jinx z Vi, albo Jinx z Jace'em, albo Jinx z Camille, bo do Blade Masterów, Gunslingerów idealnie pasuje. Praktycznie, że w każdej kompozycji będzie się chciało tym grać, bo jest to mega, mega mocne w każdym etapie gry, czy to jest early game, late game, czy mid game. Ale tym bardziej jest mega potężne w late game'ie, gdzie wiadomo, że gracze chcą mieć postać, która jest głównym carry. I ta postać ma 3 przedmioty najprawdopodobniej. Jeśli uda ci się randomowo włączyć tą postać na 8 sekund walki, to już jest praktycznie po grze. Więc splaszowany Hextech będzie praktycznie, że w każdej kompozycji i jest to coś, na co trzeba uważać. A Jinx jest po prostu mega grywalna, tak samo jak Draven, więc myślę, że meta nowa będzie opierała się na tym, że właśnie będzie się grało Hextechy prawie że wszędzie. Szczególnie, że są one dosyć silnymi postaciami. Kolejna zmiana to zmiana w damage'u, który wchodzi w gracza. Normalnie zawsze było tak, że na końcu walki postać, która przegrywa, znaczy gracz, który przegrywa, dostaje bazowe 2 obrażenia, plus dodatkowo to, co jest na stole. Te bazowe 2 obrażenia wychodziły po prostu od Little Legend gracza. W tej chwili jest to zmienione tak, że na stage'u 1 i 2, a tak naprawdę tylko na 2, bo tylko to jest Little Legend wtedy są, tak to na stage'u 1 zawsze pokonujesz te PvE, ale na stage'u 2 dostajesz tylko 1 damage, a nie 2 od czempiona przeciwnika, co jest dobrą zmianą, bo bardziej usprawiedliwa granie na lustrik, jeśli chcesz grać na lustrik. Więc dostaniesz mniej damage'u, około 4 do 5, co jest bardzo dużą zmianą. Na stage 3 i 4 wraca to do normalnego poziomu 2, a już od 5 poziomu jest buff do damage'u. Czyli 5 dostajesz 3 flat damage, na stage 6 dostajesz 4 flat damage, a na stage 7 nie żyjesz najprawdopodobniej. Osobiście uważam, że to jest dobra zmiana, ale sam jakbym mógł coś zmienić, to bym jeszcze zrobił, żeby na stage 3 też był 1 damage, a nie 2. To by bardziej usprawiedliwiło ten damage 4 i 5 na stage 6 i 7. Ale generalnie podoba mi się ta zmiana, spowalnia grę, bardziej można ekonomią grać. Nowa zmiana także w normalnych walkach. Po 30 sekundach następuje overtime, który działa na zasadzie, że każda jednostka na stole dostaje mega duży buff do attack speeda, do spell damage'u, redukcję ma CC, redukcję heala. No generalnie stają się po prostu koksami na dragach i strasznie szybko się biją. Więc jak ktoś ma postacie, które dostają bonusy od attack speeda, to ma większy bonus. Ale sprawia to, że jest mniej remisów, co jest bardzo dobre, ale i tak się mogą zdarzyć, bo jest na to 15 sekund, na tą urfowską walkę, czy tam 10. Ale generalnie dobra zmiana. Matchmaking, kolejna bardzo dobra zmiana. Nie możesz trafić 2 razy tego samego gracza pod rząd, a co wiecie, na pewno się zdarzało, czasami 2 albo 3 razy nawet. Mój rekord to był osobiście 5 razy tego samego gracza pod rząd spotkałem, kiedy było cały czas chyba 6 graczy na mapie. Te rzeczy już się nie będą zdarzać. Pytanie tylko, jak efektywnie będą te zmiany w stosunku do tego, żeby nie trafić go po jednej rundzie. Czyli raczej po 2. W sensie, że grasz versus gracz A, versus gracz B i potem zamiast gracza trafić C, to wracasz do A. Pytanie, jak to będzie działać. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No ale nie trafianie tego samego gracza pod rząd jest zdecydowanie mega dobrą zmianą. Now,
bardzo duża zmiana, którą osobiście mi się bardzo podoba, bo ja uwielbiam Atroxa, ale może sprawić, że będą demony znowu top tier. To jest redesign demonów. Do tej pory działały tak, że po prostu spalały manę i były bardzo nieinteraktywne dla graczy, dla przeciwników. Mega było to źle rozwiązane i po prostu sprawiało, że gracze aż im się dochciewało grać. W tej chwili ciągle spalają manę przeciwnika. Jest 40% szans na to, żeby spalić 20 many przeciwnika, a nie całość. Więc i tak będą oni rzucać tego ulta po jakimś czasie. Ale największy bonus jest taki, że demonowi, któremu udało się spalić manę przeciwnika, dostaje także tą manę z powrotem. Jeśli masz 2 demony, jest to 15 many, jeśli 4 demony, to 30, jeśli 6 demonów, to 45 many. Ogromny buff. Atrox wraca do mety moim zdaniem, każdy demon wraca do mety i Evelynn staje się jednym z najlepszych demonów w ogóle w grze dzięki temu, bo potrafi zadać ogromny damage i mega szybko dzięki temu dostaje tą manę. Pomyślcie sobie o tym w ten sposób. Posiadanie tego traita w tym momencie daje demonom dodatkowy przedmiot. To jest tak, jakbyście dali Spear of Shojin każdemu demonowi. A może nie do końca, ale mniej więcej ten sam efekt ma. Danie 15 many, przy dwóch demonach danie 15 many to jest efekt podwójnej łezki, gdzie po ulcie masz 20 many, tak? Tutaj co atak dostajesz na przykład 15 many. To jest naprawdę niesamowite. Atrox jest kompletnym ogarniatorem teraz, dajesz mu dwa defensywne itemy, nic więcej i niech sobie robi co chce. Jest naprawdę, demony będą czat, Atrox i Eve będą najlepszymi bohaterami w tej chwili do demonów. Będzie wiele drużyn, które będą grało, mimo że tego, że nie będziesz grał asesynami, to będą mieli Eve w środku. Brawlery dostały małego nerfa, co jest okej, bo przecież HP to one miały tyle, że się nie mieściło w paskach. A szczególnie jest to duży buff na 6 brawlerów, które jest nowym traitem tak naprawdę, no bo dopiero Vi wprowadzę 6 brawlera. Ale zamiast 1200 HP wprowadzę 1000 HP bonusu, co i tak jest mega dużo, ale efektywnie zmniejsza o 1200 healtha ogólnie na stole, co jest mega dużym nerfem, ale moim zdaniem potrzebnym. Szczególnie, że na 6 levelu często się zdarza, że masz 6 brawlerów. Jak to zabić, to ciężko jest. Ninja trade do samego buffa, co jest ok moim zdaniem, bo ninja były no niestety dosyć słabe po tych ostatnich nerfach i w tej chwili będzie się bardziej opłacało grać takim Kennenem, bardziej będzie opłacało grać taką Akali, jako pojedynczym bohaterem, tak samo Shenem, bo dostały flat bonus o 10 większy niż poprzednio, czyli zamiast 40 mają 50 i zamiast 60 mają 70. Dla 4 ninja to niewiele zmienia, bo uważam, że 4 ninja raczej playable nie będą, znaczy jak musisz, to musisz, no ale raczej sam z siebie tak nie będziesz chciał tego budować, ale daje ci to, że sytuację taką, że możesz jednak sobie grać tym jednym ninją bez problemu na stole. Takim Kennenem, czy Shenem, czy Akali. Szczególnie jeśli splaszujesz sorcererów dla Akali albo dla Kennena. Noble Trade dostał buffa. Powiem wam szczerze, ja tam uważałem, że 6 Nobelsów sobie stojących z jakimś 7 champem, który jest carry, jak na przykład Ravenem, czy Jinxem, czy Jinx, już są naprawdę mocni, a dostali teraz buffa do 75 armoru MR. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Sam jeszcze nie grałem z tym nowym buffem, bo na PBM był cały czas ten stary. To jest zmiana, która wejdzie od razu na live. I troszkę się obawiam, że to może być za mocne, ale zobaczymy. Nie mówię nie, nie mówię hop, a nawet hip-hop. Dobra. Sorcerer dostał małego nerfa. Jest okej. Okay. I tak są splaszowalne moim zdaniem. Z 45 do 40 to jest tam malutka zmiana. I tak jest to na tyle duży buff, że jak grasz na ultach, to powinieneś splaszować 3 sorcererów. Teraz Wild dostał dużego buffa, bardzo dużego buffa moim zdaniem. Ta zmiana z 10% na 12% attack speeda z każdym autoatakiem do maksymalnie 60% attack speeda jest mega dużą zmianą w early game dla Nidalee i dla Warwicka, co sprawia, że mają o wiele więcej AD, czy DPS-u, ale największa zmiana jest taka, że teraz Gnar z drugim Wildem jest w stanie się przemienić bardzo szybko, co sprawia, że Gnar na brązie jest już bardzo playable i dzięki temu wprowadza ci, tak myślę, że o półtora, no nie wiem, no, od 1 do 2 autoataków szybciej twojego ulta do gry, co sprawia, że zmienia to kompletnie bitwę, bo dostajesz bardzo dużego CC w zamian, prawda? Więc myślę, że co do 4 wildów raczej się nie będzie opłacało grać, ale może w niektórych kompozycjach, na przykład z Blade Masterami albo z Gunslingerami, ale generalnie 2 wildów z Gnarem w środku to jest coś, co będziemy pewnie bardzo często widzieć. A sami czempioni dostali też małe nerfy i buffy. Elise dostała buffa, ale także dostała nerfa, bo tak naprawdę Demon Trait w jej przypadku jest teraz gorszy. Z tego, że ona nie dostaje nic
bonusowego, jeśli chodzi o damage, bo już teraz demony nie zadają true damage'u. A mana po transformacji nic jej nie daje. Więc dostała lekkiego buffa do HP i do attack speeda, więc także do lifesteala, ale no niestety jej trait jest teraz dla niej gorszy. Więc Elise stała się w sumie gorsza mimo lepszych statów. Tak myślę. Ale przynajmniej jest grywalna, nawet jak nie masz demonów. A grywalna. Zobaczymy, czy grywalna, ale no dobra. Przynajmniej możesz enablować sobie Varusa albo Aatroxa wcześniej, jeśli masz Elise. Kha'Zix dostał lekkiego nerfa do damage'u, co jest okej. Okay. Vayne dostała nerfa do attack speeda, co jest okej, okay, bo jest, było bardzo łatwo abuzować tam sobie statek krzywy na niej, a jednocześnie dostała buffa na, od poziomu silver i gold na true damage'u, co jest dobrym buffem, szczególnie, że dostała nerfa na attack speeda, więc dobre zmiany dla Vayne, moim zdaniem. Ona nie jest dobrym czempionem, myślę, że dzięki tej zmianie na silverze już się staje naprawdę spoko bohaterem. Pamiętajcie, że Vayne także zadaje więcej true damage'u, jeśli masz bonusy do AP. Czyli splaszowanie sorcererów daje na przykład Vayne więcej true damage'u z jej ulta. Znaczy nie z ulta, tylko z tych silver boltów. W drugim tierze Braum dostał nerfa. Nie wiem po co w sumie, bo jest ok moim zdaniem na brązie. A dzięki temu niestety ma jednak o wiele większą, mniejszą wytrzymałość. Lissandra dostała buffa do ultimate'a. Super. Niewiele to zmienia, ale przynajmniej szybciej się uratuje. Lulu dostała nerfa. Też bardzo dobra zmiana. Za dużo tego HP dawała i szczególnie jak mogła kastować ulty o wiele szybciej, więc była bardzo irytująca, często się czuło, że nic nie może na to poradzić, więc dobra zmiana moim zdaniem, szczególnie, że Lulu na srebrnym jest bardzo dużym power spike'iem w mid game'ie i w early game'ie, bo często można było zrobić ją w early game'ie już na srebro, więc to jest mega dobra zmiana. Zed dostał buffa, łącznie także z ninja buffem, myślę, że stał się bardzo dobrym charakterem, znaczy champem, a oprócz tego, że startuje z 0.7 fire rate'a, no to jest dobrym kandydatem dla statyk shivów. A także dostał spell powera, buffa na, od poziomu srebrnego. To jest ok, bo jego shuriken zawsze był do dupy. Za przeproszeniem. Katarina dostała buffa do AD damage'u, więc z 50 do 65 to jest bardzo duży, bardzo duży buff. Co sprawia, że można pomyśleć o niej, nie wiem jak to wyjdzie w praktyce, ale można się zastanowić, żeby użyć ją jako normalnego asasyna, a nie tylko po to, żeby rzuciła ulta i zginęła. Bo to wprowadza ją w poziom, gdzie naprawdę zadaje już duży damage z asasyna z krytyków, więc może być to fajna zmiana dla Katariny, żeby dawać jej inne przedmioty niż do manę, jeśli w ogóle. Pamiętajcie też, że Katarina jest Imperialem, więc ten bonus tak naprawdę, jeśli dostaje Imperiala, to nie jest 15, tylko 30, więc to jest naprawdę duży bonus. Akali buff do damage'u z ataku AA, więc też ok moim zdaniem, bo troszkę była underperforming. Na teraz bardzo duża zmiana dla Branda. Mega duży buff. Teraz Brand wraca do top tieru, może nie takiego tier S, ale do bardzo playable tieru. Z racji tego, że pamiętajcie, że jest demonem, więc on teraz sobie generuje manę po prostu atakując. I ma więcej damage'u już nawet na brązie, ale także bardzo duży buff na silverze. I to tyle, bo na goldzie to się go nie opłaca grać, bo jego fireball skacze tylko przez dwa heksy, więc no. To było na tyle, ale bardzo playable charakter na srebrze i na brązie, moim zdaniem. Pamiętajcie też, że przez to, że demony dostały buffa i rework na swojego traita, takie przedmioty jak Hurricane dzięki temu także dostały dużego buffa, bo moim zdaniem teraz można bardzo efektywnie używać Hurricane'a, Runana na demonach. Takim jak Brand, takim jak Aatrox, takim jak Eve, gdzie, no może Eve najmniej, ale Brand najbardziej zadaje on damage i spala manę dwóm różnym postaciom, a dodaje sobie na przykład dwa razy manę, więc częściej rzuca ulty, a że ulty Branda są efektywne, bardzo efektywne early game, no to opłaca mu się dać takie przedmioty do generowania many. Cho'Gath dostał nerfa na spell damage, to jest ok, Cho'Gath ciągle jest grywalny, mega nawet. Karthus dostał nerfa na manę, pierwszego ulta rzuca w ten sam sposób, ale już drugiego ulta potrzebuje 40 many więcej. Dobra zmiana dla Karthusa moim zdaniem, bo zresztą i tak jest mega grywalny. A tak, dzięki temu nie będzie zabijał sam całej drużyny od razu w dwa ulty. Kyle dostała nerfa do attack speeda, wraca do poziomu, znaczy wraca, idzie do poziomu Yasuo i Fiory, co i tak jest mega szybkie ataki, ale przynajmniej nie można na niej abuzować sobie static shiva i szczególnie jak dajesz jej Blade Mastera. Miss Fortune dostała buffa do HP, ok, nie dostała buffa do IQ, niestety, ale za to częściej będzie zagrywać ulta, bo potrzebuje 75 many, a nie 100. Dużo to nie zmienia, ciągle Miss Fortune niestety nie jest najlepszym bohaterem. Chyba tylko jedynym pomysł, żeby z nią coś grać, to
Dlatego, że masz Jinx i potrzebujesz drugiego Gunslingera, a nie potrzebujesz Gangplanka, to grasz Miss Fortune i splaszujesz na przykład trzech Sorcererów. Może tego typu. Bardzo duże buffy do Evelyn, tak jak powiedziałem. Ona teraz targetuje swoim skillem, swoim altem postać, którą atakuje autoatakami. Bardzo duży buff, bo dzięki temu gwarantujesz, że ten damage będzie o wiele większy, bo ma modifier do ludzi, którzy mają mało HP. A także bardzo duży buff do Evelyn i Aatroxa. Jak widzicie tutaj, postacie takie jak Evelyn, Katarina, Kennen, Mordekaiser, Aatrox nie będą zagrywały ulta w momencie, nikogo nie ma naokoło nich. Bardzo dobra zmiana, bardzo duża zmiana dla Aatroxa i dla Evelyn. Nidalina teraz leczy dwie jednostki, nawet nie wiedziałem, że nie leczy dwóch jednostek wcześniej, jeśli ma najniższego health'a, więc spoko zmiana, spoko lekki buff. Shyvana będzie teraz dashowała jak Lucian, co niekoniecznie jest dobrą zmianą, bo wiemy, że Lucian czasami się wpierdziela wprost między przeciwników. Pamiętajcie, że po prostu te postaci odchodzą od swojego targetu od AA. Czyli jeśli atakuje ich asasyn, który jest za nimi, no to wpieprzają się prosto w teamfight. Może będziecie to jakoś tam sobie aplikowali w pozycjonowaniu, żeby nie walczyły przeciwko asasynom. Itemy dostały sporo zmian. Hash dostał redesigna, który tak naprawdę sprawia, że jest trochę bardziej high-rollowy, bo zamiast dawać silence'a, żeby postać nie mogła rzucać swojego ultimate'a, to na 33% szans, a nie 50% jak wcześniej, lokuje manę, że przez 4 sekundy ta postać nie może dostać many. Co, powiedzmy, że gramy gunslingerami, którzy mają, no wiecie, kilka ataków w różne postaci i jeśli strygerują coś takiego na początku bitwy, to jest to o wiele bardziej potężne niż poprzedni efekt hasza, bo sprawia, że postać nie dość, że przez 4 sekundy nie będzie zagrywać swojego ulta, bo, no wiecie, ma efekt hasza tak naprawdę, tak? Ale nie będzie dostawać many. Czyli tak naprawdę efektywnie rzecz biorąc, będzie ona miała silence'a przez dłuższy okres czasu niż przedtem. Z racji tego, że musi potem dostać znowu manę od zera, tak naprawdę. Więc nowy hash jest o wiele bardziej efektywny na początku walki, mniej efektywny już w trakcie walki, ale jeśli trafisz tym hashem na początku walki u gunslingerów, to jest rzeźnia. Infinity Edge dostał buffa do krytów, to jest okej zmiana. Ionic Spark dostał nerfa do damage'u, co jest teraz bardzo niską wartością 125, ale za to można się stakować tym. Tak myślę, będę to testował na streamie, ale chyba jedyny sposób, żeby grać teraz Ionic Sparkami, to po prostu trzeba je zbudować 2, 3 lub 4. Nawet nie 2, ale chyba trzeba zbudować 3 lub 4, żeby to miało jakikolwiek sens. Do tego trzeba by najprawdopodobniej grać Brawlerami z Guardian Angelsami na nim. Więc nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że ten poziom damage'u teraz, który jest prawie że 2 razy mniejszy od inicjalnego poziomu damage'u, który był 200, sprawia, że ten przedmiot już nie jest, powiedziałbym, grywalny. Jest ok, ale nie jest to coś, co będziesz chciał budować. Chyba, że możesz zbudować 3 lub 4. Locket of Iron Solari ma teraz durację, trwa przez 6 sekund, a nie przez 4. Sprawia, że może być semi-grywalnym przedmiotem, więc ok zmiana. Morello i Red Buff dostają reworka. I w teorii dużego nerfa, a w praktyce chyba dużego buffa. Z racji tego, że Red Buff teraz zadaje o wiele więcej damage'u, 20%, a nie 13%. Mega duży buff dla gunslingerów. A oprócz tego zżera ten damage przez 10 sekund, a nie przez 5. Czyli tak naprawdę efektywnie zmniejsza to damage, bo mógłbyś reaplikować po 5 sekundach walki kolejny efekt Red Buffa czy Morello i zadać kolejny porcję damage'u, ale tak naprawdę Red Buffa i Morello się używa po to, żeby prewentować prewencyjnie, po prostu, żeby prewencyjnie ktoś się nie leczył. A z racji tego, że duracja, trwanie tego efektu teraz będzie dłuższe, bo będzie trwało 10 sekund, a nie 5, no to postaci będą się mniej leczyć, nawet jak twoja postać z Red Buffem czy z Morello zginie. Więc moim zdaniem, ja przede wszystkim używam tego do tego Red Buffa i Morello, żeby nie zadawać nawet tego damage'u, tylko żeby ktoś się po prostu nie leczył. No to jest to lepszy przedmiot niż przedtem. Moim zdaniem, szczególnie Red Buff. Teraz będę najprawdopodobniej wolał mieć Red Buffy niż Morello, żeby wykorzystać przedmioty dla Morello na coś innego. Redemption dostała buffa, spoko, bo wiecie, za dobry przedmiot to nie jest. Static Shift dostał nerfa buffa, ciężko stwierdzić. Buff na early game'ie, nerf na late game'ie, ale też za to przeciwnicy będą mniej generować many, bo mniej postaci będzie trafione przez damage, bo teraz będą trafione tylko 3 postacie na 100 damage'u, a nie 4 postacie na 90 damage'u. Warmog nie może się stakować teraz, a raczej może się stakować, ale nie da ci więcej niż 400 HP, co przede wszystkim jest dla dragonów, w sensie nie dla Shyvana, ale dla dragona na stage'u 6-6 i 7-6.
Ale na przykład teraz stakowanie na gnarze dwóch ormogów, no już nie będzie takie efektywne, więc już raczej tego nie będzie się robić. Szczególnie, że teraz shapeshifterzy teraz mają bardzo duży buff do HP. Więc niekoniecznie mi się to podoba, no ale zobaczymy. Guardian Angel to są nerfa, zamiast 800 HP daje 500, ale za to wreszcie działa. W sensie już nie będzie bugował się przy Grievous Woundów, przy Grievous Wounds od Red Buffa i Morello, a oprócz tego usuwa wszystkie negatywne buffy z siebie i nie przerywa twoich ultów. Czyli Kennen, Garen na przykład zawsze będą ultowali w trakcie tego Guardian Angela. Oprócz tego też jest bardzo mała szansa zdropowania completed itemów z mobów. To jest ciekawe. Nie zdarzyło mi się jeszcze, ale jest taka rzecz. I teraz mamy jeszcze malutkie bugi. Golem i Spiderlingi wreszcie mogą być targetami itemów i magii. Do tej pory Golem na przykład był odporny na True Damage, Magic Damage, nie wiem czy wiecie. Teraz już nie są, więc Cho'Gath na przykład Area of Effect będzie mógł zadać im damage i tak dalej. Graves wreszcie działa poprawnie z Rapid Fire Cannonem, co jest spoko, będzie można to sobie przetestować. Zobaczyć jak to działa, chociaż nie jestem fanem Gravesa. Frozen Heart się nie stakuje, co już jest tam chyba zmianą już jakiś czas temu wprowadzoną. Bardzo duża zmiana to jest Win-Lose Streak, które są teraz aplikowane tylko i wyłącznie na koniec PvP, a nie PvE, więc mniej golda się będzie generowało. I z dużych zmian jeszcze Blitzcrank niby ma lepsze targetowanie, że niby zawsze będzie coś targetował, na początku nawet jeśli ma nietargetowalne targety. Zobaczymy jak to będzie działać, bo osobiście jeszcze nie miałem za dużo takich momentów, w których mógłbym to przetestować. Morgana i Cho'Gath zagrywają, przepraszam, Cho'Gath zagrywa ulta po swojej śmierci, a Morgana nie zagrywa ulta po swojej śmierci. Dobre zmiany, bo to były bardzo irytujące bugi. I to by było na tyle, dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, zostaw subka, jak nie chcesz, to nie, trudno, ale jeśli chcesz więcej takiego kontentu, zdecydowanie mi to pomoże. I do zobaczenia na streamach na Twitchu. Pa, pa!